pójdziemy do doktora, obejrzymy pod USG, jak wygląda ta dwójka. Tak wygląda zdrowy mięsień. Połowę meczy swoich sędziowałem z jakimiś urazami, taka jest prawda. Siemanko. Gotowy? Ostatnie treningi. Jesteśmy w klinice Wesse. Jak widać tutaj właśnie na co dzień odbywa się ciężka praca. Gdzieś tam oprócz tego, że dochodzenie po jakichś lekkich mikrourazach, to także na to, żeby wzmocnić mięśnia, uelastycznić. Za wszystko odpowiedzialny jest Kuba. Także co, Kubuś? Zaczynamy. Zaczynamy. Jedziemy. To działa jak, wiesz co, jak kompresy, czyli to ci ściska. Aha. I rozpręża, ale w środku jest lód, więc daje jeszcze oprócz tego chłodzenie. Właśnie Kuba teraz dorzuca jeszcze lodu. Czyli działa tak samo jak spodnie kompresujące, tyle że jeszcze z zimnym, także pozwala się fajnie zrelaksować nogą gdzieś tam, szczególnie po tych ciężkich treningach. A teraz ostatnio trochę tego było, także dobra regeneracja. Zawsze przed dużym turniejem, czy to FIFA, czy UEFA, no w tym przypadku akurat FIFA, zleciło nam szereg badań. Plus ja jeszcze miałem rozszerzone te kardiologiczne po tej ostatniej tachykardii, którą miałem, także tych badań było naprawdę, trwało to ze 2 miesiące, bo od najprostszych badań, czyli morfologicznych, krwi i tak dalej, po, nie wiem, po USG Achillesów, po różne stare kontuzje, bo to też jest dosyć ważne. FIFA gdzieś tam ma naszą całą historię medyczną i gdzieś tam sprawdzają te stare rzeczy, stare urazy. Właśnie tak ta blizna, która gdzieś tam mi się delikatnie odnowiła, to też właśnie są takie rzeczy, do których oni tam przywiązują dużą uwagę. Także tych badań było dużo, no po to, żeby, wiadomo, w dzisiejszych czasach, żeby nie pojechać i nie leczyć się w Katarze, tylko żeby pojechać zdrowym, gotowym. Zresztą też po to robili to dużo wcześniej, bo to było już robione, pamiętam, sierpień, początek września, że jeżeli nawet komukolwiek by coś wyszło, no to jest dużo czasu do tego, żeby się podleczyć. Tak, no jak pojedziemy, to pierwsze co będziemy mieli, rzeczywiście testy fizyczne, żeby po pierwsze sprawdzić, czy wszyscy są zdrowi. Po drugie po to, żeby zobaczyć, kto w jakim jest, że tak powiem, na jakim stopniu przygotowania. Mimo że mieliśmy rozpisywane treningi i tak dalej, trzeba pamiętać, że organizacyjnie przez FIFA jest to ciężko do zorganizowania, dlatego że nie każdy jest na tym samym poziomie. Sędziowie UEFA są w środku sezonu, czyli dla nas jest, można powiedzieć, idealnie. Sędziowie z CONMEBOLu, czyli z Ameryki Południowej, skończyli swój sezon, czyli teraz od jakiegoś czasu nie mogą, że tak powiem, ciężko trenować, bo mieli długi sezon, muszą się troszeczkę zregenerować. Po to tam jest te 12 dni też, że pewnie tam troszeczkę popracują i z kolei Azjatycy inaczej, sędziowie z Afryki inaczej. I teraz, żeby to wszystko znowu złożyć do kupy i żebyśmy mniej więcej byli na tym samym wszyscy poziomie, no to potrzeba jakiegoś tam mądrego zarządzania tymi zasobami ludzkimi. Po pierwsze 11 dni, no to będzie duża monotonia tak naprawdę, bo każdy dzień będzie praktycznie taki sam. Od rana dużo teorii, dużo gdzieś tam przyswajania wiedzy i podtrzymywania tego, co mamy sędziować, bo najważniejsze na takim turnieju jest to, żeby wszyscy sędziowali podobnie, tak? Czyli wiadomo, że czasami sędziowie z Europy troszeczkę inaczej oceniają niż sędziowie, nie wiem, z Ameryki Południowej i tak dalej. Tutaj chodzi o to, żeby nasze style zbliżyć jak najbardziej do siebie, no po to, żeby reprezentacje miały wrażenie i przeświadczenie tego, że nie, no dobra, sędziują. Tu nam gwizdnął karnego, ale tu była podobna też gwizdną, tak, żeby nie było, że o, ten to nie gwizdże, bo w Europie się inaczej gwizdże. No, wiadomo, że przepisy w gry w piłkę są takie same, ale czasami gdzieś tam te zalecenia, czy szczególnie jeśli chodzi o taką grę z artykułu 12, czyli te mocniejsze wejścia, to na przykład u drużyn afrykańskich ten poziom gry faul jest dużo wyżej, tam naprawdę wejścia dwoma nogami i tak dalej, trzeba być przygotowanym na to, bo też już mieliśmy gdzieś tam charakterystykę różnych drużyn i szczególnie te drużyny w
właśnie z Afryki grają bardzo mocno, tak? I więc zakładam, że sędziowie z Afryki też są przyzwyczajeni do takiej gry, więc mogą poprzeczkę podnieść wyżej. No tutaj musimy chronić zdrowie zawodników, szczególnie na turnieju. Wiemy, jak to się może skończyć z jakimiś kontuzjami i tak dalej. Także no, codzienny trening, bo to będzie też trening, będzie od nowa. No i zaczynamy ten turniej, taki, który zawsze się sędziuje przed Mistrzostwami Świata. To jest turniej, który się odbywa też właśnie na tych samych obiektach. To będą grały drużyny z pierwszej ligi z Kataru. No i to jest po to, żeby też nas zobaczyć, żeby popracować z VAR-em, żeby się troszeczkę zaklimatyzować, zaadoptować do tego, jak działa VAR. Jest otwarte teraz centrum VAR-owskie, bo w zeszłym roku, kiedy pracowaliśmy z wozów. Teraz już na Mistrzostwa Świata będzie otwarte centrum, także też na pewno FIFA chce sprawdzić, jak to wszystko działa, czy nie ma problemu gdzieś tam z komunikacją i tak dalej, bo to jest różnie w różnych krajach, na przykład gdzieś tam są jakieś problemy z częstotliwością i tak dalej. Myślę, że tutaj nie będzie żadnego problemu, bo wszystko jest zrobione pod mistrzostwa, ale to jest właśnie po to, żeby taki test generalny zrobić i tak naprawdę do meczu otwarcia to są ciężkie 11-12 dni, bo to każdy dzień wygląda tak samo, nawet nie sprawdzasz, jaki to jest dzisiaj dzień, czy to jest poniedziałek, czy czwartek, wstajesz rano, robisz to samo. Kalendarz generalnie wygląda identycznie. No, mimo, że te stadiony są piękne i tak dalej, to gdzieś tam ten piasek się unosi w powietrzu i z reguły zawsze gdzieś tam po meczu lekko opuchnięte usta się zdarzały. Ale też, że tak powiem, kulturę i gry, bo oni są bardzo emocjonalni. To jest naprawdę w sekundzie jest od miłości do nienawiści, od nienawiści do miłości. I trzeba też gdzieś tam to poznać. Mam o tyle dobrze, że znam, że tak powiem, ten rynek i ten cały rynek znam mnie, piłkarzy, więc muszę powiedzieć, że na FIFA Arabka w zeszłym roku było mi dużo łatwiej, bo duże grono tych piłkarzy spotkało mnie na boisku i odwrotnie, a to działa zawsze na plus, jeżeli zawodnicy wiedzą, na co mogą liczyć u danego sędziego i odwrotnie, czego sędzia może się spodziewać po zawodnikach, także ja uważam, że zawsze gdzieś tam pojechać, zmienić otoczenie, zobaczyć coś innego, szczególnie jeżeli mówimy o innej kulturze gry, o innej jakiejś konfederacji, innym nawet kontynencie gdzieś tam, no to jest niesamowita wartość dodana, której no gdzieś nie możesz kupić, nie możesz się nauczyć. Oczywiście oglądamy klipy i inni moi koledzy będą się uczyli na klipach czegoś o zawodnikach arabskich, a my możemy powiedzieć, że te dwie godziny możemy zaoszczędzić, pójść sobie na plażę, bo pod tym kątem jesteśmy naprawdę dobrze przygotowani. Mam nadzieję, że dzisiaj po dobre wieści przyszedłem. Tylko dobre wieści. Z chłopakami pracujemy cały tydzień i mogę gdzieś tam lekko trenować, tylko jak dołożysz teraz mecze środa, weekend i znowu wtorek, no to będziesz miał razy dwa wysiłek dla nogi. Woleliśmy odpuścić, priorytet zawsze ma Europa, później jest Liga, później są jakieś tam inne wyjazdy. O innych wyjazdach mowy nie było, Ligę lepiej jak odpuściliśmy Ligę, popracowaliśmy tutaj na sali pod okiem Damiana i fizjoterapeutów i to przyniosło skutek, dlatego teraz chcemy zobaczyć, były dwa razy dwa strzały, były ortokiny, ostrzyknięte było z osocza i teraz zobaczymy, tylko właśnie tak przed wyjazdem chcieliśmy zobaczyć już finalnie, jak po tej fizjoterapii, jak to wygląda pod głowicą USG, nie? Z nami jest troszeczkę inaczej, bo piłkarz ma troszeczkę inny wysiłek, piłkarz przede wszystkim ma urazy mechaniczne, których ja de facto nie mam. U nas to są bardziej, to tak jak właśnie Damian powiedział, to są takie mikrourazy, które jakich nie przypilnujesz od razu, nie wejdziesz na salkę, nie popracujesz właśnie, gdzieś nie obejrzymy pod głowicą, jak to wygląda. I jeżeli poświęcę tydzień, dwa na to, żeby odpuścić troszeczkę, zejść z obciążeń treningowych, a popracujemy na salce, to ten mikrouraz nie dajemy mu się w ogóle rozszerzyć. Tak naprawdę pod okiem właśnie doktorów, tutaj Damiana i Janka, gdzieś tam cały czas monitorujemy to, żeby to się nie pogłębiło, bo tak naprawdę sędzia też trzeba pamiętać, nie biega jak piłkarz na 100%, bo nie muszę sprintować na 100%, wystarczy 80-90%, bo tak jest, tak naprawdę najlepiej się ocenia, kiedy biegniesz z prędkością 80-90% za całą akcją, kiedy wiesz, nie biegasz, bo jak biegniesz w trupa tak naprawdę na maksa, to rzeczywiście jesteś taki lekko rozkołyszany, bo taki jest rytm biegu też. A kiedy masz to 80-90%, panujesz fajnie nad ciałem, to też percepcja oka zupełnie jest inna i no to już jest sprawdzone po prostu. I wtedy my wyłapując te takie małe urazy, my nie mieliśmy jakichś dużych urazów, no 3 lata temu gdzieś tam były plecy, ale to był uraz przepuklina, która gdzieś tam się z lat zrobiła.
A tak naprawdę to my mamy jakieś takie mikrourazy, nad którymi pracujemy, to jest 7-10 dni i tutaj tak naprawdę wróciliśmy po 5 dniach, już wróciliśmy tutaj do biegania pod okiem lekarzy i fizjoterapeutów i to pozwoliło, że ja praktycznie po 10 dniach pojechałem już na pierwszy mecz Ligi Mistrzów, później po 2 tygodniach na drugi i okazało się, że nic nie bolało, a tam, umówmy się, obciążenia są już wysokie. Nie było oszczędzania się, bo w jednym zrobiłem 11700, w drugim 11,5, także biegałem normalnie, tak jak zawsze na swoim poziomie i najważniejsze, że nic nie bolało, ale tak, no, żeby być święcie przekonanym, że jedziemy zdrowi, jedziemy i dobrze to wygląda, no to tak się mówiliśmy właśnie, żeby teraz tutaj dosłownie na 4 dni przed wylotem zobaczyć jeszcze raz. Jeżeli byśmy pozwolili sobie, bo pewnie można by było, pozwolić mu sędziować więcej, no ale wtedy mogłoby to spowodować powiększenie urazu i w konsekwencji Szymon mógłby wypaść później na dłużej, a tego nie chcemy. Także leczymy szybko, możliwie te jak najmniejsze urazy już staramy się wyeliminować i raz to jakieś zastrzyki, którymi możemy przyspieszyć to gojenie, a dwa, no to kluczowa jest tutaj przede wszystkim fizjoterapia. Blizny jakieś są, to jest normalne, po tylu latach biegania gdzieś tam miałeś tu naciągnięcie, tu naderwanie i czasami jest, wiesz, jak już jest lepiej, to już tak zostawiasz to, po prostu robisz inne treningi biegowe, a tak naprawdę zapomina się już o tym modelowaniu trochę tych blizn. Po to gdzieś tam teraz prowadziliśmy, damy jeszcze zobaczyć, też coś tam pewnie zalecie, jakieś takie ćwiczonka, żeby sobie wprowadzić na stałe i żeby tego pilnować, bo to jest, wiesz, 10 minut tak naprawdę dziennie, ale czasami jak biegasz ciężko, to zapominasz o tym najprostszym, o stretchingu, jakimś takim, wiesz, o takim modelowaniu blizn, dlatego chcemy zobaczyć, jak to wygląda i jutro na salkę i chłopaki będą wiedzieli, co dalej robić. To zapraszam w takim razie na USG, podejrzymy sobie, jak ten mięsień wygląda, czy to uszkodzenie nam się ładnie wygoiło. Dwa razy tak miałem, że mi spięło, wiesz, nie pociągnęło, tylko spięło mięsień, raz w 65, raz w 63. Tak mówię, ja pierdzielę, więc to jest jakieś tak, że ta noga się w pewnym momencie troszeczkę już męczy, jak nad nią pracujemy i być może spina, a jak spina, no to wiesz, to już masz w głowie, że lepiej dokończyć mecz na troszeczkę mniejszej intensywności, ale nie, ani teraz w Zagrzebiu, ani teraz jak byliśmy na Olimpiku Marsylia, nic nie było. Wcześniej oglądałem mecz, a teraz patrzę, jak się Szymon zachowuje na boisku, czy łapie się za nogę, czy coś go boli i w tym meczu jednym na Barcelonie, no to wyłapałem tą 60 którąś minutę, że tam go zakuło, nie? Może nie zakuło, ale tak, że coś spięło, także widać było po twarzy, że coś tam delikatnie spięło Szymona, także no to jest właśnie ten minus leczenia sędziego, a nie piłkarza. Tak. Bo ty teraz ruszasz kiedy? We wtorek. We wtorek. I zginamy? Mocno? Okej, okay, jeszcze mocno i teraz? Okej, okay, jeszcze? Dobry. Bardzo dobrze widać. Tak? Fajny kontraścik. Także tu jest to miejsce uszkodzenia, tu jest mięśnia, tu jest fragment tej blizny, ale tak wygląda zdrowy mięsień, a widać, że on już nabiera kształtów w pełni zdrowego mięśnia, nie? Już nie mamy żadnego płynu, troszeczkę bardziej pogrubiałe, ale to już wygląda, jest bardzo zbliżone do mięśnia. Wiesz, to działa zawsze w dwie strony, możesz nie posłuchać, możesz cię przydobrzyć, każdy chce sędziować, każdy lubi sędziować. I też ciągnęło gdzieś na boisko, tym bardziej, że tam były gdzieś wyznaczenia na mecze, ale no już też jesteśmy w takim wieku, że lepiej coś odpuścić kosztem czego. Mistrzostwa siada co raz na 4 lata, a w lidze można sędziować co tydzień. FIFA się to właśnie podkreśla, żeby o żadnym urazie nie ukrywać, bo tak naprawdę jak wspomnisz na początku turnieju, że masz jakiś lekki uraz, to być może ten uraz jest na tyle niezbyt poważny, że po 7-10 dniach w stanie są cię postawić na nogi i możesz sędziować, jeżeli nie w pierwszej rundzie, to możesz sędziować w drugiej albo wrócić gdzieś tam już na fazę pucharową. Tak były przypadki bez nazwisk, ale nawet 4 lata temu, czy na mistrzostwach Europy w Polsce, które były, odbywały się, to sędzia Pedro Proença, który sędziował przecież finał Mistrzostw Europy. Bez nazwy, tak? Ale tutaj jest nagrodą, że zakończył karierę, także to nic nie... A zresztą był to świetny sędzia, każdy też wiedział, że dla niego jak straci 2 tygodnie, to nic nie znaczy, bo to był jeden naprawdę z najlepszych sędziów w historii, więc wiadomo było, że jak tylko będzie zdrowy, tylko nie ukrywał, powiedział, od razu wzięto go na rehabilitację, wrócił i sędziował finał Mistrzostw Europy, mało tego, posędziował go rewelacyjnie, także to... Połowę meczów swoich sędziowałem z jakimiś urazami, taka jest prawda. Mniejszymi, większymi. Oczywiście są czasami takie urazy, że my spokojnie jako sędziowie możemy biegać, możemy pracować,
ale z urazami na tyle, że na przykład, nie wiem, no była jakaś podkręcona mocno kostka gdzieś tam przytypowana na zasadzie takiej, że normalnie byś zrobił 3 tygodnie przerwy, żeby ta kostka doszła, ale ze stawem skokowym to wiesz, jak na nie jest, no, on boli, ale możesz biegać, więc po prostu gdzieś tam cały czas sędziowaliśmy po to, żeby, no, musisz wejść na pewien poziom, a potem jest czas na to, żeby się to dobrze powiedziałeś, Kamil dobrze powiedział, jak się skończy karierę, to człowiek się zacznie trochę leczyć i pewnie tam pozalecza inne urazy, aczkolwiek ta przerwa, którą ja miałem ze względu na tą tachykardię, też była dobra, bo był czas na te pół roku, żeby pozaleczać inne małe mikrourazy i teraz tak naprawdę od dłuższego czasu nic się nie dzieje, no, nawet to zdarzenie to też taki mikrouraz tak naprawdę, bo jakbyśmy się upali, tak jak mówiłeś Dana, to można było cały czas sędziować, tak. Tylko że no mówię, to nie jest teraz okres, żeby sędziować na pół gwizdka, dlatego wolałem zrobić przerwę taką dłuższą. To już teraz będzie czwarta kolejka, której nie sędziuję w Polsce, ale warto o tyle, że widać, że fajnie się to zagoiło pod okiem tutaj lekarzy i fizjo i, no i taki był zamysł tak naprawdę. Taki był zamysł, żeby ten złoty target był na mistrzostwa w Katarze. Co mnie czeka w Katarze? No, ciekawe pytanie. Tak naprawdę wszystkiego dowiemy się na miejscu, aczkolwiek wiem już, jak wygląda przygotowanie do turnieju i muszę przyznać, że ono jest dosyć monotonne i mało przyjemne. To tak jak dla każdego sportowca, dopóki nie grasz meczów, tylko trenujesz, zasuwasz, ładujesz akumulatory, no to jest ta najmniej przyjemna część. Ale no, mistrzostwa świata to mistrzostwa świata. Wiadomo, że żyje się do pierwszego meczu, do tego pierwszego zebrania, które będzie wyznaczenie appointmenty. Pierwszy appointment no to oczywiście mecz otwarcia i to jest najfajniejsza rzecz, bo wszyscy będą czekać. Będzie parę osób, które będą liczyły na mecz otwarcia, także wiem, jak to jest. Będą siebie szukać, zerkać, kto to będzie. Aczkolwiek wszystko tam będzie ważne, bo to jest i geopolityka, to nie jest tak łatwo zrobić wyznaczenie sędziów na mecz na mistrzostwach świata. Ważne jest to, z jakiego kontynentu, kto z kim gra, tak żeby gdzieś tam ktoś nie miał pretensji już przed meczem, czyli starają się tak zminimalizować ryzyko albo potencjalną nerwowość, jeśli chodzi o wybór sędziego. Więc to będzie istotne. Będzie istotne to, jak będziemy przez te 12 dni też pracować, bo to też jest istotne, to jak będziemy wyglądali na boisku, to jak będziemy wyglądali w różnych testach, to jak będziemy sobie radzili w sytuacjach z zawodnikami, bo oprócz tego, że będziemy mieli normalne treningi, to codziennie będziemy pracowali na boisku z zespołami. Te zespoły będą nam kreowały sytuacje, celowo będą jakieś robione faule, ukryte faule, o których my nie będziemy wiedzieli i zawodnicy po to będą tak utrudniać, żebyśmy my gdzieś tam próbowali to wyłapać. To generalnie mają być takie faule, których my prawie nie jesteśmy w stanie wyłapać po to, żeby móc popracować z warem, bo wiadomo, że jeżeli pracujesz 15 minut z zespołami i oni mają tam 4-5 przygotowanych wariantów, gdzieś ukryta ręka, ktoś kogoś popchnie, uderzy gdzieś tam w polu karnym, jak masz podczas rzutu rożnego, no to nie jest w stanie człowiek zobaczyć, 20 osób się trzyma w polu karnym, nagle ktoś komuś daje tam piąchę. No to jest po to właśnie, żebyś przećwiczył użycie waru, komunikację z warami. Trzeba też pamiętać, że na mistrzostwach świata będziemy pracowali z 4 warami. Ktoś powie, o im więcej, tym lepiej. Okej, ale to nie będzie 4 moich kolegów z Polski, z którymi się rozumiemy bardzo dobrze, tylko to będzie Tomek Kwiatkowski, który będzie głównym warem. A oprócz niego będzie 3 różnych warów. I jak znam życie, to może być ktoś z Ameryki, to może być ktoś z Afryki, to może być ktoś z Azji. Pamiętajmy o tym, nie każdy ma ten sam poziom języka angielskiego. Czasami ta komunikacja jest gorsza, ktoś jest bardziej wstydliwy, ktoś mniej mówi, ktoś więcej mówi. To są rzeczy, gdzie trzeba się ograć, dograć, doszlifować i ktoś z boku powie, przepisy są zawsze takie same. Nie do końca. Właśnie po to jest te 12 dni, myślę, dla sędziów. No plus też jesteśmy z różnych części świata, 33 stopnie teraz są w Doha, dosyć ciepło, trzeba się zaklimatyzować. Myślę, że te 12 dni to jest wystarczające na to, żeby po pierwsze trochę się upalić. Na boisku śmiałem się, bo podczas FIFA Arab Cup ja miałem mecz otwarcia i na meczu otwarcia no byłem tak jak to Europejczyk w listopadzie, tak? Nie byłem zbytnio opalony, a później kiedy już sędziowałem drugi mecz Algeria-Liban, to już byłem opalony, wyglądałem trochę jak śmiali się ze mną, podali, pamiętam Pierluigi wtedy pokazał 2 zdjęcia i zobacz Simon ciebie z meczu otwarcia i zobacz teraz, no wyglądasz jak sędzia z Ameryki Południowej, także były śmiechy, no ale to tak jest, kiedy trenujesz, spędzasz po 4-5 godzin na boisku, no nikt za nami nie biega z parasolami, tylko są warunki jakie są i każdy stara się pracować ciężko gdzieś tam i dać z siebie wszystko po to, żeby później dobrze wypaść w meczu, także te 12 dni będą, myślę, każdy z siebie da wszystko, żeby dostać jak najlepszy mecz i jak najszybciej mecz, bo wiadomo, im dostaniesz szybciej,
tym gdzieś tam drugi mecz i kolejny gdzieś tam wisi w powietrzu. Także pierwszy tydzień, te 10 dni, a potem już będzie z górki, bo jak się zaczyna turniej, to już jest fajnie, rewelacja, bo oprócz tego, że trenujesz, sędziujesz, no to jeździsz na żywo, oglądasz mecze, no wiadomo, będziemy mieli też mecze Polaków, także mam nadzieję, że tak mi akurat trafi, że nie będę miał swojego meczu w tym samym dniu i pojadę oglądać naszą reprezentację gdzieś z trybun. Także to już będzie fajnie, miło i przyjemnie. Mundial to nie jest miejsce na to, żeby wjeżdżały nowe kryteria, nowe przepisy, nowe zalecenia. Absolutnie nie. To, co będziemy pracować zawsze, to jest takich 5 bloków żelaznych. Oczywiście przeklęta ręka, to będzie jeden blok, który już mamy, będziemy mieli przygotowane szkolenie. 2 zdarzenia w polach karnych, to jest to, co wcześniej mówiłem. Mistrzostwa Świata, duża w ogóle impreza, duże mecze, czy to mecze Ligi Mistrzów, nikt nie chce miękkich rzutów karnych i myślę, że w tą stronę będziemy szli. Oczywiście będę mądrzejszy po tym 8, kiedy będziemy mieli szkolenie, ale wiem, jak do tej pory podczas szkoleń, jak rozmawialiśmy, jak ocenialiśmy różne sytuacje i w jaką stronę idziemy. Zresztą tu często rozmawiam i z piłkarzami, z kibicami i widać też, czego chce kibic, czego chce piłkarz. Piłkarz chce, żeby karny to był taki, że wszyscy widzą, że to jest karny, a nie później sędzia potrzebuje 5 dni, żeby udowadniać, że ale zobaczcie, to trącenie mogło spowodować upadek i tak dalej, także, a szczególnie w mistrzostwach. Także mamy rękę, zdarzenia w polu karnym, faule taktyczne, doxospa, czyli czerwona kartka, żółta kartka, w zależności czy jest to już pozbawienie realnej szansy do zdobycia bramki. No i oczywiście offside. Mamy też semi-automatic line podczas turnieju, czyli system będzie w ciągu 2-3 sekund informował VAR-a, że jest spalony, tylko fizycznie spalony, czyli wtedy, kiedy za linią zawodnicy drużyny atakującej się znajdują, a dalej VAR musi ocenić, zrozumieć też sytuację, bo czasami to, że jesteś na pozycji spalonej, nie znaczy, że jest spalony. Bardzo prosta rzecz dla tych, którzy znają przepis o spalonym. Także to, co były takie obawy, że niedługo już nie będziemy potrzebowali asystentów, bo już będzie praktycznie komputer działał, nie do końca. Trzeba pamiętać, że mamy jeszcze interpretację, mamy zasłanianie bramkarzowi gdzieś w momencie strzału, mamy deliberate save, mamy clear action, także tych zdarzeń w kontekście spalonego jest więcej niż taki zwykły, najbardziej znający się na przepisach Janusz z Polski wie. On wie wtedy, kiedy ktoś jest poza linią ostatniego lub przedostatniego obrońcy, wtedy jest oczywiście spalony, ale wiemy, tych momentów, kiedy może być spalony, jest dużo więcej. Droga na Mundial jest długa, to wiadomo, że dla sędziów, którzy dopiero zostają sędziami międzynarodowymi, to każdy z nich marzy o tym, żeby pojechać na duży turniej, to jest normalna sprawa, normalna rzecz. Zresztą rozmawiam z piłkarzami i ci, którzy nie jadą na Mundial, często im powtarzają, że tam Szymon czy tam pani sędzio, zazdroszę panu Mundialu, bo to jest coś, co chętnie człowiek by zobaczył, z bliska dotknął tej atmosfery, tej presji też, bo to też jest zupełnie inna presja. Ja pamiętam w Rosji, gdzie mój zespół był już bardzo doświadczony, już byliśmy po mistrzostwach Europy, też po turnieju U21, po mistrzostwach świata do lat 20, także już mieliśmy troszkę turniejów i jak wiedzieliśmy już, który mecz sędziujemy, to moi asystenci Tomek i Paweł 2 dni przed meczem, no nie było gadki, ja mówię, co się dzieje, mówię do Jesusa, do Pawła Gila, mówię, Paweł był VAR-em, ty Paweł, no nie ma z nimi żadnej gadki, ale był taki stres, taka presja i dopiero po tym pierwszym meczu odżyli, gdzie już poszliśmy po meczu, wypiliśmy sobie piwo, zeszła z nich ta adrenalina. Adrenalina musi być zawsze oczywiście taka pozytywna, ale każdy inaczej przeżywa ten stres. No dla nich było to ogromne przeżycie, ale już w tym drugim meczu już naprawdę na luzie, z pozytywną adrenaliną, ale na luzie. I tak samo jest tu. No musisz całe 4 lata, tak jak dla nas, od jednego mundialu do drugiego, pokazywać, że jesteś wciąż w formie. To ja zawsze powtarzam, bardzo ciężko jest wejść na szczyt, ale jeszcze ciężej jest się na tym szczycie utrzymać. Myślę, że też jestem tego dowodem, bo też gdzieś tam zdarzyły się jakieś urazy. Akurat tutaj ten okres był dość ciężkawy, 1,5-2 lata, najpierw plecy, później ta tachykardia, więc też gdzieś zatrzymało i też sobie myślałem, ciekawe jak to będzie w kontekście FIFA, no bo jednak wypadłem na pół roku z piłki międzynarodowej. Nie byłem na mistrzostwach Europy, wiadomo, no oczywiście byłem w kontakcie z Pieluidzim Koliną i Pieluidzi wiedział, co się dzieje, też od razu gdzieś tam wysłał mi SMS-a, żeby się nic nie martwić, że on wie, o co chodzi, cały czas we mnie wierzy i niedługo się spotkamy. Te niedługo to dopiero później się okazało, że to jest ten FIFA Arab Cup. Jak wiedział, że już wróciłem do sędziowania, od razu mnie powołał po to, żeby zobaczyć, no bo nie byłem na Euro. I że tak powiem, musisz cały czas udowadniać. Poza tym sędziowie z Europy sędziują te mecze Ligi Mistrzów, które pokazywane są wszędzie, bo nawet moi koledzy sędziowie z Ameryki Południowej też bardzo często oglądają te topowe mecze i wysyłają nam gdzieś SMS-y po tych meczach, oceniając gdzieś tam jakieś tam
poszczególne sytuacje. Także no, nie możesz zejść poniżej pewnego poziomu, bo jak zejdziesz, zrobisz jakiś duży błąd, no to dzisiaj w erze social mediów, nieustającego gdzieś tam internetu, no to wiadomo, hejtu, memów, możesz być wszędzie. Tak naprawdę nawet jak nie chcesz, możesz być wszędzie. To, co sobie kibice, nie, ja wiem, to, co sobie kibice gdzieś tam pokrzyczą, czy nie wiem, gdzieś tam pamiętają jakieś zdarzenia, które były kontrowersyjne albo błędne, no trudno, mając za chwilę 350 meczów w Ekstraklasie, żeby gdzieś nie popełnić błędów wcześniej, normalna sprawa, a kibic nie pamięta to, co jest teraz, dziś, wczoraj, albo rok temu, czy dwa, tylko gdzieś tam pamięta, co się kiedyś tam wydarzyło, jakieś głośne decyzje. Normalna rzecz, ale dla mnie to jest ważniejsze to, co uważają zawodnicy, sztaby, a tutaj wiem, że zawsze sobie życzą, że jakby była tylko możliwość, żeby przyjeżdżać i sędziować, ale wystarczy spojrzeć na innych sędziów, bo każdy z sędziów międzynarodowych, pamiętam, to zawsze powtarzał mi Howard Webb i Pierluigi Collina, że Collina przecież tyle lat z rzędu wygrywał te rankingi najlepszego sędziego na świecie, a jak przychodziło do rankingów w Serie A, to mówił, że był poza dziesiątką i to też jakiś paradoks, no bo to oczekują wtedy od Ciebie, widzą, że sędziujesz za granicą topowe mecze i wszyscy oczekują, że będziesz nieomylny później w kraju, a no tak się nie da. No. I też pamiętam, kiedy się wzbijałem na szczyt tej piramidy sędziowskiej, to wiele rzeczy, nie wiem, nawet dziennikarze i tak dalej, głaskano mnie po plecach, liczono właśnie, że to jest sędzia, który gdzieś tam może dojść na szczyt, a potem, kiedy wszedłem, to nawet jakieś takie małe rzeczy, nie wiem, jakieś rzuty wolne, kartki i tak dalej, i śmieszne rzeczy, które każdy sędzia weźmie to, bo to jest w każdym meczu, że tak powiem, prawie taki obowiązek. No musisz się pomylić z jakimś autem, z jakimś rzutem wolnym, czegoś nie gwizdnąć, czegoś gwizdnąć słabego, jakiś rzut rożny i nagle to jest, nie no, sędzia z Ligi Mistrzów i robi takie błędy. Także, że tak powiem, ten już dla mnie margines błędu jest coraz niższy, że tak powiem, i każdy oczekuje ode mnie perfekcji. Wiemy dobrze, że w sędziowaniu ciężko jest być perfekcyjnym. No ten ostatni miesiąc, że tak powiem, w tej drodze na mundial, to już raczej odliczanie czasu, bo ja nie robiłem sobie tutaj żadnego dodatkowego zgrupowania, tak jak to było przed Rosją. W Rosji troszeczkę ten balonik został napompowany tak generalnie przez wszystkich. To jakieś specjalne zgrupowanie dla nas i tak dalej, gdzieś tam pojechaliśmy. Ale no, uważam, nie ma to teraz sensu. Przy tej ilości meczów, które mamy, przy tej ilości treningów, poza tym cały czas szkolenia online z FIFA, spotkania z UEFA pomiędzy meczami, to też czasami przepompować się to nie jest dobrze, bo najlepiej zachować gdzieś tam właśnie ten spokój, system meczowy, ten, który my mamy, weekend, wtorek, środa, weekend, no to też to był naprawdę dosyć intensywny, dlatego ja ten ostatni miesiąc całkowicie zmieniłem podejście, 4 ostatnie kolejki totalnie odpuściłem w Lidze Polskiej, tak żeby doprowadzić się ze wszystkimi mikrourazami do porządku, po to, żeby pojeździć na tą Ligę Mistrzów i potem złapać troszeczkę świeżości. Teraz myślę, właśnie złapaliśmy troszkę świeżości, gotowi jesteśmy już na ten kluczowy wyjazd, na tą wisienkę na torcie. Mój tydzień, mój dzień, no ciekawa sprawa, bo generalnie można powiedzieć, że niczym się nie różni od dnia piłkarza zawodowego. Tak naprawdę od rana, z reguły od rana staram się zrobić pierwszy trening biegowy. Potem to zależy, jaki jest dzień, tak? Bo czasami jest, no teraz właśnie od jakiegoś czasu, można powiedzieć od dłuższego czasu, zmieniłem dużo więcej rzeczy, robię właśnie z fizjo, wszystkie na gdzieś tam na mięśniach głębokich, gdzieś tam więcej rozciągania, coś, czego wcześniej nigdy nie robiłem, bo zawsze uważałem, trzeba zrobić mocny trening, tak, żeby zrobić podbudówkę, a te rozciągania albo jakieś takie tam mniejsze rzeczy, no to tak mniej to jest ważne. No dziś już troszeczkę inaczej do tego podchodzimy. Dziś wiadomo, że musisz wzmacniać się cały czas, gdzieś tam rozciągać, rolować, pracować na tych mięśniach głębokich po to, żeby gdzieś tam wydłużyć swoje życie sędziowskie jak najdłużej się da. Dzisiaj, kiedy już nie ma tego wieku, limitu wiekowego, to najważniejsze być zdrowym, w dobrej formie i można gdzieś tam naprawdę to wydłużyć. Z reguły właśnie mamy fizjo, później gdzieś tam jakaś odnowa i tyle. No, mamy sporo jeszcze takich aktywności sędziowskich, czyli oglądamy sędziów z pierwszej i drugiej ligi, oglądamy ich mecze, staramy się gdzieś tam wyłapać pozytywne rzeczy i negatywne rzeczy, sporządzamy taki raport do kolegium sędziów i oni dalej, wiadomo, że w większości meczach nic się wielkiego nie dzieje. Sytuacje, które są dobre, to są dobre, gdzieś tam podkreślamy. Te, które można było zachować się lepiej, też podkreślamy, a dalej sobie już komisja ogląda, czyli ma takie zawężone każdy mecz do 4-5 sytuacji, czasami 3-2.
składasz taki raport, oglądasz, robisz też samoocenę ze swoich meczów, analizę swoich meczów w Polsce i za granicą też. No, to też są takie sytuacje, które wiadomo, na 90 minut masz 3-4 sytuacje, które fajnie jest obejrzeć, zobaczyć, po to, żeby wiedzieć, czy można było zrobić coś lepiej albo po prostu inaczej. No plus analiza meczów, które będziesz miał za tydzień. To jest troszeczkę ważniejsze, to jest przygotowanie się gdzieś do meczu, który będziesz sędziował. Na meczach UEFA mamy dwóch analityków włoskich, którymi się łączymy. Oni nam wysyłają nam takie raporty z dwóch drużyn. To jak dane zespoły grają, jak atakują, jak się bronią, przypuszczalny skład na dany mecz. Najfajniejsze z tego wszystkiego są stałe fragmenty gry, mają tam fajnie opracowane to, jak zespół wykonuje rzuty rożne, rzuty wolne, jak na przykład bije zawodnik lewą nogą, piłka jest odchodząca, jak się ustawiają, kto robi wyblok na pierwszym słupku, jak lubią zawęzić, czy bramkarz często gra od bramki, czy gra długą piłkę. To są takie fajne rzeczy, na które jesteś przygotowany w czasie meczu, wiesz jak się ustawiać, wiesz, że na przykład przy rzucie rożnym, jak już stoi ich dwóch, trzeci na rogu szesnastki, to wiesz, że z reguły będą grali krótko, odegranie z pierwszej piłki na szesnastkę, wrzutka, czyli nie musisz już iść bardzo mocno na diagonalną, tylko wtedy możesz troszeczkę podejść bliżej, bo ten rożny będzie rozgrywany inaczej i ktoś powie, że nie no, to nie ma tego znaczenia. No, na tym najwyższym poziomie ma to znaczenie, bo tam ta gra jest tak szybka, tam nikt nie przyjmuje na 3 razy piłki, tylko wszystko zagrane jest na raz z pierwszej piłki, więc jak wiesz, co będzie rozegrane, to wtedy możesz sobie pomóc. Te 5, 6, 7 metrów może zrobić ogromną różnicę. Także ta analiza też to jest dość ważny aspekt, jeżeli chodzi o sędziowanie. Ja rozmawiałem już z trenerem Michniewiczem o pewnych sprawach. Rozmawiałem z Hubertem Małowiejskim, który jest szefem Banku Informacji i widziałem, że są bardzo dobrze przygotowani. Poza tym jesteśmy na bieżąco, bo czasami gdzieś tam podsyłają mi sytuacje, pytają się po prostu o to, jakie są zalecenia, jakie są instrukcje sędziowskie, no bo wiadomo, niektóre sytuacje są naprawdę tak niestandardowe, tak nadzwyczajne, że możesz oglądać futbol 20 lat i nagle masz coś, co mówisz, no kurczę, no karny czy nie karny. No i gdzieś czasami fajnie jest podpytać się sędziego. Poza tym każda reprezentacja będzie miała spotkanie z instruktorem FIFA już po przyjeździe do Doha. Także nasza reprezentacja też będzie miała odwiedziny jednego z instruktorów. On pokaże ten sam materiał, który będziemy my oglądać. No i będą pokazane zalecenia, będą pokazane argumenty za na przykład karnym albo czerwoną lub przeciw. To zawsze są jakieś pytania z sali, bo to są takie sytuacje, które no, niektóre są proste, a niektóre są takie, że no, nie każdy musi znać dany przepis. Także myślę, że pod względem takim czysto teoretycznym reprezentacja będzie dobrze przygotowana. Jak widzieliśmy się przed Mundialem 2018, ale także widzieliśmy się przed Euro 2020, bo byłem w Opalenicy z zespołem, to pamiętam, że Kamil Glik miał kilka pytań, Wojtek Szczęsny miał kilka pytań, mieliśmy tam taką małą, śmieszną sesję. Na zasadzie, no wiadomo, piłkarze nie zgadzają się czasami z pewnymi zaleceniami, z pewnymi przepisami, ale nie rozumieją jednej rzeczy, że to nie jest sędzia, który wymyśla ten przepis. Sędzia jest po to, żeby go egzekwować, a to jest IFAB. Gdzieś tam w rozmowach z FIFA, z instruktorami FIFA, UEFA, gdzieś tam pracują nad pewnymi zmianami i to też nie jest tak, że ktoś wstaje rano, wymyśla sobie jakąś zmianę przepisu. Nie no, są jakieś pomysły, one są analizowane przez nich i później jest jakaś zmiana, a sędzia dostaje już finalny produkt, panowie. Macie robić tak i tak, do tego jest wyjętych z meczów 5-10 klipów, no i tyle. I sędzia nie uczestniczy w żadnym procesie decyzyjnym, tylko później on już decyzję musi podjąć na boisku. Także tak, no było spotkanie bardzo fajne, to było wtedy jeszcze, kiedy trenerem był Sousa. Akurat sztab szkoleniowy nie miał wiele pytań, ale też to było takie szkolenie, które też bardzo podobne mieli sędziowie jadący na Euro, więc tam było wszystko. Jak masz wszystko, dużo klipów, to też no, nie zawsze masz już gdzieś tam pole manewru albo space do tego, żeby gdzieś zadawać jakieś pytania. Cel na Mundial to najpierw dobrze pojechać, już no, sam widzę, że wszystko jest ok ze zdrowiem, ale być zdrowym przed tym pierwszym meczem i czekać na appointment. So, nie zaprzątam sobie głowy, wiadomo, że każdy ma tam wewnątrz jakieś ambicje, ale po tych 4 latach jestem dużo bardziej spokojny, dużo bardziej doświadczony. Nie wiem, nie jaram się tak już tymi wszystkimi meczami i jakimiś oczekiwaniami swoimi, bo wiem, jak turniej potrafi zweryfikować. Dlatego tak na spokoju czekam na pierwszy mecz. Jaki on będzie, to naprawdę nie ma kompletnie znaczenia. Pojechać, posędziować dobrze, żeby była cisza po meczu i czekać na drugie wyznaczenia. Ja wiem, że jak będziemy zdrowi, to można zrobić coś na pewno dużego. To nie działa tak, że sędzia jest, będąc na turnieju, szczególnie z użyciem VAR,
robi błąd i nagle wypada z turnieju. Nie, absolutnie nie. No, pamiętamy przykłady w Rosji, pamiętam był mecz Brazylia, z kimś grała sędziowa Bjorn Kuipers, gdzie też gwizdnął karnego na Neymarze. Ten karny był miękawy, bardzo miękawy i Bjorn został zawołany, poszedł, obejrzał, bez problemu zmienił swoją decyzję i za chwileczkę znowu sędziował, bo komisja FIFA potrzebuje dobrych, doświadczonych sędziów, którzy nawet jak popełnią błąd, mają, po to jest system VAR, że dostajesz szansę, idziesz, obejrzysz jeszcze raz i jeżeli ta decyzja jest błędna, uważasz, że jest błędna, to ją zmieniasz i ważniejsze jest to, jak zarządzasz emocjami, jak sędziujesz dane spotkanie, jak reagują zawodnicy, sztaby, czy nie wiem, nie podjudasz, tylko raczej w twoich meczach jest spokój i opanowanie i po prostu grają w piłkę, to jest najważniejsze, a tak jak mówię, w dzisiejszej piłce widzimy nawet po wyznaczeniach sędziów w Europie, niektórzy mają po 2 wary, za 2 tygodnie jadą znowu na mecz, bo sytuacja była trudna, trudna do zobaczenia. No teraz jakbyśmy mieli karać za to, że ktoś użył VAR-u, no to te, że tak powiem, oszczerstwa i takie trochę zarzuty, które były wobec sędziów, że nie chcą chodzić na VAR, bo się boją właśnie, że będą im obniżać noty i nie będą sędziować, no znalazłyby właśnie odzwierciedlenie. Tu myślę, że będzie w appointmentach pokazane, że jest zupełnie inaczej. Finał? No nie wiem jeszcze, kto będzie grał w finale, także może być tak, to jest bardzo, bardzo duża geopolityka. W zależności od tego, kto będzie grał, tak też będą komisja sędziowska, tak też będzie wybierała sędziego na finał. To jest też normalne, bo to jest mega ważne, żeby dwie drużyny nie miały żadnych problemów z sędzią, bo tak jak powiedziałem wcześniej, tam jest bardzo dużo polityki i no wiadomo, po co robić komuś trudności już przed meczem, że na przykład nie wiem, no dana federacja byłaby z jakimś sędzią skłócona albo niezadowolona z niego, no to trudno, żeby już przed meczem obie strony były zadowolone. Także myślę, że tu komisja też będzie bardzo, bardzo na to patrzyła. Dwa, będzie patrzyła na to, jak sędziowie zachowywali się podczas turnieju, jak sędziowali, jakie mecze sędziowali, jak te mecze były oceniane, czy jest spokój z danym sędzią, czy nie. Także to wszystko dopiero jak się złoży do kupy, dopiero będą, to też będzie grupa, uważam, to nie będzie tak, że będzie wybrany jeden sędzia do finału. To będzie grupa 3-4 sędziów, którzy będą przygotowywani na spokoju do finału i to właśnie później na końcu, na samym końcu będzie ważne, jakie drużyny będą grały w finale, komu się wcześniej sędziowało, bo to też może być, że przecież ktoś sędziował dany zespół i ten zespół później wejdzie do finału, może była jakaś decyzja jedna, która była lekko kontrowersyjna i już z tym sędzią mogą być lekkie schody, także jak to wszystko się tak poskłada do kupy, to można dopiero zobaczyć, że zrobienie obsady to nie jest taka prosta rzecz, a już mówię, zrobienie tej obsady w tych najważniejszych meczach, bo nie mówimy tylko o finale, ale półfinały, ćwierćfinały, tam już każdy mecz będzie jak finał, bo umówmy się, dla niektórych reprezentacji, są reprezentacje takie pewnie jak Brazylia, Argentyna, Francja, które grają zawsze o finał, zawsze o złoto, ale są też inne reprezentacje, wiele innych, dla których granie w ćwierćfinale, czy tam w 1/8, to będzie jak finał Mistrzostw Świata, a wiadomo, że w jednym meczu wszystko się może zdarzyć. Jeden mecz to właśnie ma to do siebie, że strzelasz jakąś bramkę, której się nikt nie spodziewał, dobrze się bronisz i możesz zrobić kolejną wielką niespodziankę. Także dla nas można powiedzieć, każdy mecz na World Cupie to jest jak finał Mistrzostw Świata. Jeżeli chodzi o bycie gotowym, czy o chęciach, chyba nie muszę nawet mówić, sędziowania finału, no to wiadomo, że marzeniem każdego sędziego, tak jak i piłkarza, jest zagrać w finale. Wiadomo, piłkarz jeszcze w tym finale musi wygrać, a sędzia musi go posędziować dobrze, tak żeby po finale Mistrzostw Świata, który się odbywa raz na 4 lata, nikt nie mówił o tym, że ale odgwizdał na przykład karnego albo nie dał czerwonej kartki, tylko żeby pamiętać, że był świetny finał i nawet jak go zbytnio ludzie nie pamiętają, kto sędziował, no to chyba jest najlepszym opisem tego, że sędzia zrobił dobry mecz, że posędziował dobre zawody. Wiadomo, że ze względu na doświadczenie, na mecze, które sędziujemy, na miejsce, w którym jesteśmy od jakiegoś czasu, na to, że są to drugie mistrzostwa, będę z jednym z bardziej doświadczonych sędziów i na pewno jednym z zaufanych sędziów, tak? Takim, którym się ufa, którzy gdzieś tam, nie wiem, od jakiegoś czasu nie schodzą poniżej pewnego poziomu i to chcę podtrzymać tak naprawdę, bo to jest chyba najtrudniejsze w sędziowaniu, że czasami wszystko idzie dobrze i nagle jedna decyzja, która jest niezrozumiała, to boli gdzieś tam najbardziej. Później oglądasz, mówisz, kurczę, no jak mogłem to tak zobaczyć, szkoda, że nie widziałem tego inaczej, przecież byłem dobrze ustawiony. Tylko w sędziowaniu to jest tak, że stoisz dobrze ustawiony, fajnie czytasz grę i nagle, nie wiem, w zamieszaniu jeden zawodnik przebiega ci przed oczami i totalnie zasłania ci to, co mogło ci dać pewną ocenę sytuacji.
i sobie myślisz, kurde, no stałem 10 metrów, no rewelacyjna odległość, rewelacyjny kąt widzenia i w tym momencie musiał mi przebiec, tak? I generalnie wszystko idzie w łeb, wszystkie przygotowania idą w łeb, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby po meczach martwić się o inne rzeczy, a nie o to, że można było coś zrobić lepiej. Nie kupowałem biletów ani na finał, ani na żaden inny mecz. Na razie jedziemy. Są jakieś tam plany, że być może rzeczywiście rodzinka dojedzie gdzieś tam na pewnym etapie turnieju. Jakim to jeszcze nie wiemy, bo tak naprawdę zobaczymy, jak ten turniej ruszy. Sam jestem tego ciekaw. Chciałbym ten początek się mocno skupić, skoncentrować, a właśnie nie szukać jakichś takich małych rzeczy, które mogą mnie zdekoncentrować. Także chcę się skupić na tym pierwszym meczu, tych przygotowaniach i jak to już wszystko ruszy. Też już będziemy wiedzieli, jak to jest, tak? Co będzie można zorganizować. Na który mecz, bo to umówmy się, to nie jest podróż do Niemiec, do sąsiadów, gdzie potrzebujemy półtorej godzinki i jesteśmy, tylko tam już potrzeba naprawdę zorganizować wyjazd na parę dni, ale myślimy o tym, jest to w planach. Wiadomo, że im wyższy etap, im bliżej gdzieś końca turnieju, tym fajniej, bo to te mecze są najważniejszą stawkę, cały świat będzie to pokazywał i chciałoby się wtedy ten moment spędzać z tymi najbliższymi, z rodziną. No i pewnie coś tam wymyślimy, coś zaaranżujemy. Podczas tej edycji Ligi Mistrzów wszystkie mecze miały dość dobry flow, mimo że niektóre mecze były naprawdę dość wymagające, zresztą wszystkie mecze były dość wymagające, bo zaczynając od playoffów, ale faza grupowa Atletico Porto, no wiadomo, już na samym papierze są to zawsze nieprzyjemne mecze, jeszcze szczególnie w Madrycie. Barcelona Inter, no też trudny mecz o być albo nie być dla Barcelony. Później dwa mecze o wyjście, Dynamo Milan i teraz ostatni Olympic Marsylia Tottenham. Ale wszystkie te mecze poszły fajnie. Naprawdę jestem bardzo zadowolony z tych meczów, mimo że żaden z nich nie był idealny, to ja sobie też zdaję sprawę, gdzieś tam w każdym z nich znalazłem jakieś rzeczy, w których można było zrobić coś lepiej albo troszeczkę inaczej. Ale daj Boże co roku mieć takie mecze i tak w nich posędziować, żeby nie było mówione albo paradoksalnie, czego ja też nie do końca lubię, gdzieś tam byliśmy chwaleni w tych meczach, ale wiem jak to jest. Im bardziej cię chwalą, tym bardziej wszyscy inni czekają na to, aż się walniesz, żeby w ciebie pierdyknąć i żeby gdzieś tam przyhejtować. No ale mówię, no też już jesteśmy na tyle gdzieś tam doświadczeni i życiowo i sędziowsko, że tych gdzieś tam małych, zakompleksionych ludzi się nie czyta, ani nie bierze się tego do siebie. Wiemy co robimy, wiemy jak pracujemy, wiemy jaką pracę ciężką i niewdzięczną przede wszystkim wykonujemy. Nie wszystkich jesteśmy w stanie zadowolić, ale mówię, no spokojnie do tego podchodzę. Mam nadzieję, że jakieś fajne anegdotki będą po Mistrzostwach Świata, może jakieś fajne, bo to zawsze są jakieś takie fajne rozmowy z zawodnikami, jakieś fajne półsłówka, fajne żarty czasami. Mam nadzieję, że po tych mistrzostwach będzie dużo do wspominania, ale w tym pozytywnym aspekcie. Szczerze, na wszystkie mecze, które sędziowałem do tej pory Robertowi, no to tutaj było najmniej kontaktu z racji rangi meczu, z racji oczekiwań wobec Barcelony i wobec Roberta, bo myślę, że zdawali sobie wszyscy sprawę, jak ważny jest to dla nich mecz. Widać było to już w tunelu, nawet to skupienie, skoncentrowanie zawodników wszystkich, ale i Barcelony i Interu. Zamieniliśmy kilka słów dosłownie przed, po, ale to było dosłownie po kilka słów. Wiadomo, że po meczu no, byli wściekli, że zremisowali, chociaż z drugiej strony no, wiadomo, gonili wynik. 1-3 mogli też przegrać, bo setkę Inter miał w samej końcówce na 3-4. Skończyło się 3-3, a jeszcze paradoksalnie mogło się skończyć, że Barcelona mogła ten mecz wygrać. Także wiadomo, że po takim meczu nie jesteś zbyt chętny do tego, żeby, nie wiem, po pierwsze pewnie udzielać wywiadów mediom, żeby rozmawiać z sędzią, nawet jeżeli się znacie. Stąd myślę, nie było dużo takiej chemii, ani na boisku, ani na meczu, ani po. To były jakieś tylko tam, nie wiem, półsłówka, dwa słowa po, też dzięki i tak dalej. Także nie było czasu pogadać. A dzisiaj idziemy poćwiczyć, potrenować. Troszeczkę inne mięśnia, jak tylko bieganie. Także troszeczkę się porozciągamy, troszeczkę poboksujemy. Zresztą co ja mogę mówić, zobaczymy co Sensei powie, co przygotował na dzisiejszy dzień. Cześć. Człowiek od siły, od siły mocy. A zaraz przyjdzie taki, co lubi krzyczeć. Nie ma ty.
Zaczął free fight. Sportowy free fight. Nie wiem, czy mój trener wszechczasów by się zgodził na free fight. Szymon się nie nadaje do free fightów, tylko zawodowców. To jest profesjonalista. A ty myślisz, że wystarczy dać w jakiejś walce pokazywać? Nie, na razie nie myślę. Na razie jeszcze jest tyle czasu, wiesz. Okej, czyli myślisz. Masz swoje jakieś zwyczaje przy ubieraniu się przed meczem? Nie, wiesz co, nie mam żadnych zwyczajów. Raczej. Mam koszulka sportowego Płocka. Raczej, a to koszulka, oczywiście koszulka z nami do Kataru poleci. Sprzęt poleci gdzieś tam. Poprosiłem o to, żeby worek wisiał, żeby móc się gdzieś tam lekko rozprężyć w przerwach i to oczywiście, że tak, ale tak to nie. No oczywiście różnie mają chłopaki, wiesz, gra muzyka. Zawsze to jest tam, wiesz, dla mnie wystarczająco. Różnie chłopacy, bo z różnymi sędziuje. Jeden pójdzie, jeden się pomodli, drugi gdzieś tam ma jakiś zwyczaj, jakieś takie swoje rzeczy. I okej, to jest, wiesz, ja to zawsze mówię, to jest naprawdę stresujące zajęcie i każdy, kto tam znajdzie dla siebie coś dobrego, coś, co pomoże ci na chwilę zapomnieć, coś, co pomoże ci się, wiesz, wyłączyć na chwilę, mile widziane, nie? Jest raz, dwa, wyraźnie i tylnia ręka do góry, nie? Zatrzymanie. Takie jest zatrzymanie. I czwórka, lewy, prawy, wracasz pod drugie, wracasz, tylni się pod. Dwójeczka, lewy, prawy, hop. Dłuższy lewy, hop. Trafiaj. Hop. Dobra, pozycja, takie. Hop. Tam nie jest, górka. Dobra.